Mam dla Ciebie pewne zadanie. Ale żeby wykonać to zadanie, potrzebujesz kostek do gry. Dokładnie dwóch. Tak, teraz jest czas na to, żeby nacisnąć sobie pauzę i iść poszukać kostek do gry. Bez nich, oczywiście możesz słuchać dalej, ale nie wykonasz pewnego zadania, które mogłoby być dla Ciebie dosyć interesujące. A więc pauza i szukaj. Dobra, jeżeli już masz swoje kostki do gry, to teraz zadanie. Spróbuj wyrzucić tymi dwoma kostkami do gry możliwie jak największą sumę oczek. Spróbuj teraz. Zastopuj i wyrzuć. Dobra, ile wyrzuciłeś? W sumie to jest nieważne, zupełnie nie o to chodziło. Bardziej chodzi mi o to, co robiłeś podczas rzucania kostkami. Po pierwsze, czy chuchałaś albo chuchałeś w kostki, wiecie, w garść? Tak? A po co? Czy to był silny rzut? Przypominam, chodziło o to, żeby wyrzucić jak największą sumę oczek? Raczej silny, co? A gdybym poprosił Cię o to, abyś wyrzuciła albo abyś wyrzucił możliwie jak najmniejszą sumę oczek, to ten rzut byłby słabszy? Byłby, prawda? No właśnie, ale dlaczego? Dziwne to jest, prawda? No, my jako ludzie jesteśmy trochę dziwni, a to, co teraz się wydarzyło, to tak zwane złudzenie kontroli. Czasem wydaje nam się, że kontrolujemy to, czego w rzeczywistości nie możemy kontrolować. Otóż rzut kostką to typowo losowa gra, ale nam się wydaje, że jeżeli wcześniej chuchniemy w dłoń, a później w zależności od tego, czy chcemy wyrzucić możliwie jak największą, czy możliwie jak najmniejszą sumę oczek, powinniśmy rzucić albo słabo, albo silnie. I to złudzenie kontroli bierze się z tego, że my potrzebujemy kontrolować sytuację. Potrzebujemy mieć poczucie wpływu na to, co dzieje się w naszym życiu. Nawet jeżeli to poczucie wpływu jest totalnie iluzoryczne. Nie ma w tym nic złego, choć w skrajnych przypadkach może prowadzić do tego, że zbyt często będzie nam się wydawać, że mamy wpływ. Na przykład, że mamy wpływ na rzeczy, na które totalnie nie mamy i na przykład możemy mieć w pewnym momencie do siebie o to pretensje. Ale w tych dobrych przypadkach może być to wykorzystane na przykład w postaci jednego z najprostszych narzędzi trenerskich, jakie używam w sali szkolnej. To jest narzędzie w postaci kręgu wpływu i kręgu zmartwień. Dwa kręgi, jeden mniejszy wpisany w drugi większy. Ten duży krąg to krąg naszych zmartwień. Wypisujemy tam nasze zmartwienia, to co aktualnie nas martwi. Krąg środkowy to krąg wpływu. Tam wpisujemy rzeczy, na które z tego wszystkiego mamy wpływ. I zajmujemy się tym środkowym kręgiem, ponieważ nasz mózg będzie sugerował, aby zajmować się zmartwieniami, czyli siedzieć i się zamartwiać. Nasz mózg karmi się tymi zmartwieniami, ale to nie jest dla niego dobra karma. Jeżeli chcemy zrobić coś w tej sytuacji, chcemy jakoś tę sprawę posunąć do przodu, zdecydowanie powinniśmy zająć się kręgiem środkowym, czyli zastanowić się, na co ja mam wpływ, i tym wpływem się zająć, nawet jeżeli to są bardzo, bardzo drobne rzeczy, bo później dzieją się rzeczy nieco magiczne, choć w rzeczywistości naukowe. Kiedy zajmujemy się rzeczami z kręgu wpływu, krąg wpływu w magiczny sposób, naukowy jednak, zaczyna się poszerzać. I on nigdy nie będzie wielkości kręgu zmartwień, bo my zawsze będziemy się czymś martwić i nigdy nie będziemy mieć wpływu na wszystko, ale to już wiecie, że całe szczęście. Dbajcie o swój wpływ, nawet jeżeli od czasu do czasu jest wpływem tylko iluzorycznym i jeżeli wasza kontrola jest czasem nieco złudna. Dziękuję pięknie.